Siema Marvelmaniacy, tu Sheldor, witam ponownie. Często pytacie mnie, czy mógłbym zrobić filmik poświęcony masterkom, więc w końcu zebrałem się i postanowiłem nagrać coś dla Was. Jako że temat jest bardzo obszerny, nie będzie to jeden filmik. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ile będzie tych filmików, ale na pewno kilka, a dzisiejszy będzie poświęcony podstawom, jeżeli chodzi o masterki. A więc zaczynamy. Jak już pewnie niektórzy zdążyli się zorientować, w grze punkty masterek są limitowane. Maksymalnie można ich uzyskać 59, z czego 55 jest za każdy level od 5 do 60 i dodatkowo jeszcze mamy 4 masterki za ukończenie aktu 4. Mając tyle punktów do dyspozycji, nie będziemy w stanie używać wszystkich masterek na raz, ale będziemy mogli rozlokować sobie te punkty na różne sposoby, w zależności od stylu gry, bądź okoliczności, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Więc musimy pamiętać, że za każdym razem, jak ustawiamy masterki, trzeba to robić z głową, w czym powinien Wam pomóc ten poradnik. Więc tak, mamy trzy drzewka z masterkami. Pierwsze offense na czerwonym tle i jak sama nazwa wskazuje, będą to masterki ofensywne. W następnej zakładce na niebieskim tle będzie defense, czyli masterki defensywne. No i ostatnia zakładka po prawej stronie na zielonym tle będą to sprawności, czyli proficiencies. W każdym z drzewek znajdziemy trzy tiery różnych masterek i każdy z tych tierów ma swój określony kolor. Tier pierwszy, jakiś taki ciemniejszy odcień zieleni. Są to najtańsze masterki, których odblokowanie nie kosztuje nic, a do rankowania będziemy potrzebowali jedynie gold i unity. Drugi tier to brązowe masterki, które odblokowujemy przy pomocy Stony Mastery Course, które są do nabycia w sklepiku za 135 unitów za sztukę. Czasami Kabam zaskoczy nas jakąś fajną ofertą właśnie z tymi korami, gdzie można je nabyć trochę taniej. I tutaj polecam, jeżeli macie taką opcję, to wtedy dobry jest moment na to, żeby nabyć takie kory. Ostatnio zauważyłem, że użytkownicy iPhone'ów mają właśnie częściej dostęp do takich fajnych ofert, co moim zdaniem jest bardzo nie fair, no ale cóż. I do rankowania takich brązowych masterek będziemy potrzebowali unity. Trzeci tier będą to masterki koloru srebrnego, które będziemy mogli odblokować przy pomocy Carbonadium Mastery Course, które również możemy nabyć w sklepiku, tylko te są troszeczkę droższe, bo aż 550 unitów za sztukę. No i też czasami jak będziemy chcieli je odblokować, to w niektórych przypadkach będą też potrzebne Stony Mastery Course. Tutaj też musimy brać pod uwagę to, że przy rankowaniu tych srebrnych masterek też czasami będą nam potrzebne do tego kory i Carbonadium i Stony. Więc do odblokowania wszystkich masterek będzie potrzeba naprawdę wielu unitów. Oprócz tego w każdym z drzewek znajdziemy po dwie masterki klasowe. Są to również masterki tieru drugiego, czyli te brązowe, ale do ich odblokowania nie będziemy potrzebowali ani unitów, ani golda, ani tych Stony czy Carbonadium Core, tylko będą to specjalne kory klasowe, które możemy znaleźć w klasowych questach daily, w zależności od dnia, jaki kolor jest. Nie zawsze one są, ale czasami są. Też możemy je nabyć w sklepiku za loyalty points, tam chyba 8000 jedna kosztuje, lub 30 unitów za sztukę. I teraz ważna sprawa, za odblokowanie każdej z masterek i każdego ranka na tej masterce płacimy tylko raz, także już później jak będziemy resetować i będziemy chcieli ustawić od nowa, to koszt odblokowania będzie pominięty, ale rankowanie będzie nas kosztowało tam kilka unitów za każdy level, więc też musicie się upewnić, jak robicie reset takich masterek, czy macie odpowiednią ilość unitów, żeby wszystko później jeszcze raz zrankować. I tutaj na obrazkach macie wyszczególnione, ile kosztuje odblokowanie każdego poziomu danej masterki, a pod spodem już później, jak robicie reset, jakie są koszty rankowania tych masterek. Jak już pewnie niektórzy zauważyli, te drzewko ostatnie, utility, teraz się nazywa proficiency i troszeczkę inaczej wygląda ułożenie tego drzewka, ale koszta są bardzo zbliżone, więc dlatego umieściłem ten obrazek. A więc przejdźmy teraz do rozlokowania swoich pierwszych punktów. Więc pierwsze punkty, które uzyskamy do masteries, trzeba użyć w proficiencies. Jak widzicie tutaj na obrazku, będzie to pary, jest to pierwsza masterka po lewej stronie. Moim zdaniem jest to najważniejsza masterka w całej grze i od niedawna zmienili jej położenie, więc teraz tak czy inaczej musicie ją odblokować i dać przynajmniej jeden punkt, żeby mieć możliwość lokowania dalszych punktów w drzewku proficiencies. Pary ma trzy poziomy, ale na początek wystarczy dać jeden punkt, żeby odblokować po prostu tą opcję i już tłumaczę, o co chodzi. Kiedy w odpowiednim momencie zablokujemy atak przeciwnika, zostaje on zestanowany przy pierwszym poziomie na 1,5 sekundy i damage, który byśmy normalnie uzyskali, jest zmniejszony o 15%. Maksymalnie na trzecim poziomie mamy tego stana przez 2 sekundy i obrażenia zmniejszone są o 25%. Zaraz po pary mamy kolejną masterkę w tym samym drzewku, która się nazywa Limber i ona powoduje to, że jak przeciwnik na nas zarzuci stana właśnie w jakikolwiek sposób, czy pary, czy przez jakiś skill, to czas trwania takiego stana zmniejszy się o ileś tam procent w zależności od poziomu tego Limber. Więc na początek dajemy tylko jeden punkt, bo będzie nam to potrzebne do tego, żeby móc dalej rozwijać to drzewko, bez tego niestety nie da się dalej przejść. I jak już mamy jeden punkt,
punkt ulokowany w Limber, jesteśmy na pierwszym rozwidleniu. I tam od razu udajemy się w dół do kolejnej bardzo ważnej masterki, która nazywa się Dexterity. Daje nam ona opcję zrobienia uniku bez otrzymania żadnych obrażeń od przeciwnika. Po zrobieniu takiego uniku dostajemy na krótką chwilę buff zwiększający critical rating, tutaj w zależności też od poziomu, których jest aż 3, ale wystarczy jeden, żeby mieć tą opcję odblokowaną. Więc w większości przypadków jest to naprawdę bardzo przydatna masterka i konieczna, ale bywają momenty, że trzeba ją będzie czasem wyłączyć. O tym jednak opowiem później. Skupmy się teraz na masterkach ofensywnych, a dokładnie na 15 punktach rozlokowanych w drzewku ofensywnym, które stanowią tak zwaną bazę i są konieczne do dalszego rozwoju tego drzewka. Więc pierwsze dwie masterki w tym drzewku od lewej strony, będzie to Strength i Greater Strength, tutaj zostawiamy tylko po jednym punkcie. Co prawda te dwie masterki zwiększają atak naszych postaci, jednak nie jest to znaczne zwiększenie ataku i lepiej te 18 punktów, no może nawet nie 18, ale 16, bo po jednym trzeba dać, rozlokować w innych miejscach. W ten sposób trafiamy do pierwszego rozwidlenia w tym drzewku i jak widzimy tutaj mamy dwie opcje, Courage albo Pierce. No oczywiście w tym przypadku do tych bazowych punktów najpierw wybieramy Pierce, ze względu na to, że odblokowuje to nam drogę do kolejnych masterek, które będą nam potrzebne do tego, żeby zrobić tę podstawę 15 punktów w drzewku ofensywnym. Courage i Pierce omówię w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Teraz tylko damy po prostu jeden punkt na Pierce. To oznacza tylko tyle, że przy naszych krytycznych uderzeniach będziemy ignorować przy jednym punkcie 5% armora przeciwnika. Więc jak na razie mamy rozlokowane 3 punkty i tu mamy kolejne rozwidlenie, na którym znajdują się masterki bezpośrednio odpowiedzialne za nasze hity krytyczne, czyli critical hits. Jako że te pierwsze po drodze, Lesser Cruelty and Lesser Precision, dają nam niewielki boost do critical rate i critical damage, zostawiamy tu tylko po jednym punkcie, żeby odblokować te kolejne, które są zaraz za nimi, i jest to Cruelty i Precision, które daje nam zdecydowanie więcej critical rate i critical damage rate, więc tutaj zostawiamy maksymalną ilość punktów. To będzie nasza baza na ofensywne drzewko. Bo jak wiadomo, uderzenia krytyczne potrafią naprawdę zadawać duży damage, a tego nigdy za wiele, szczególnie jak już zrobimy cały content i będziemy po prostu się skupiać na tych Alliance Wars i Alliance Questach, czy też różnych eventach. W drzewku defensywnym naszą bazę będzie stanowiło 6 punktów ulokowanych po jednym punkcie w dwóch pierwszych masterkach, bo one są bardzo mało istotne, a wymagają dużej ilości punktów i dają nam w zamian mały procent punktów HP. Są to Vitality i Greater Vitality. Następnie na rozwidleniu kierujemy się w dół i udajemy się do Block Proficiency, które jest najważniejszą masterką w drzewku defensywnym. W dużym stopniu zmniejsza damage, który przyjmujemy na blok. Wiadomo, najlepiej z tego skorzystają postacie o niskim Block Proficiency i ogólnie w statach, które mają, bo wtedy dostaną dużo więcej, no ale postacie jak na przykład Kapitan Ameryka, który ma dosyć wysoki Block Proficiency, jak nie najwyższy w grze, to on na tym skorzysta mniej, ale postacie jak Mordo czy Modok, one prawie w ogóle Block Proficiency nie mają, także ta masterka im jak najbardziej się przyda. I na tą masterkę dajemy maksymalną ilość punktów, czyli 4, i możemy się spodziewać, że ona da nam od 12 do 15% zwiększony Block Proficiency dla każdej postaci. Tak więc naszą bazę mamy już zrobioną, naszą podstawkę, i będzie to w sumie 24 punkty w masterkach rozlokowane, 15 w ataku, 6 w defensywie i 3 punkty w Proficiency. To są takie stałe punkty, których nie będziemy zmieniać, zawsze od nich zaczynamy przy każdym resecie masterek i przy maksymalnej ilości punktów mastery, w sumie 59, zakładając, że masz level 60 i skończyłeś akt 4, zostaje ci 35 punktów do rozdysponowania w tych drzewkach dodatkowo. Te dodatkowe punkty będziemy rozdysponowywać w kolejnym odcinku, w którym omówię również działanie poszczególnych masterek tych z tieru 3 i będziemy też patrzeć różne setupy, więc ten odcinek chciałbym zakończyć tak jak jest. Podstawę mamy zrobioną, mam nadzieję, że wam się podobało, wiecie co robić. Subujemy, lajkujemy, będzie tego więcej. Pamiętajcie też o Facebooku, tam jest dużo ciekawych informacji, które wrzucam na bieżąco. No jest też opcja PayPala, jak chcecie, możecie wesprzeć Sheldora. Wszystkie linki w opisie. A na razie to tyle. Jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Mówi do was Sheldor. Hej!